Cześć, witajcie. Dotarła do mnie dziś kolejna paczka. Jak widzimy, rozmiarów całkiem pokaźnych. W środku będą buty dla dziecka. I zaraz zobaczymy, co one są warte i jak wyglądają. Na wstępie powiem, że buciki te kosztowały wraz z przesyłką 51 zł przy obecnym kursie, czyli 13,68 dolara to jest taka cena stała na AliExpress, chociaż ostatnio zauważyłem, że ceny zaczynają na Ali rosnąć. Nie wiem, czym to jest podyktowane, ale zazwyczaj jak jest jakaś akcja promocyjna, to ceny idą w górę, pomimo tego, iż widnieje tam piękny napis minus 25%. A na serio to chyba do góry o tyle poszło. No i więc dobra, mamy te buciki dla dziecka, sportowe jak widać, wykonane ze skóry, jak było deklarowane na stronie i tak chyba jest. Pierwsza pozytywna cecha, buty nie wydzielają żadnego zapachu. To jest bardzo ważne. To jest dosyć znana przypadłość chińskich butów, czyli mają albo jakiś zapach, albo inne, co możemy u Chińczykach zauważyć, to jakieś, no tu mam jakiś taki, nie klej, tylko taki włos wystaje, ale często chińskie buty charakteryzują się tym, że wykonanie tych podróbek wszelkich i tanich butów jest mało staranne, czyli nie jest odcięty klej, tu na przykład na podeszwie. Te buciki akurat widzę w miarę poprawnie wykonane, no trudno, tu są takie malutkie, jak gdyby można dostrzec, o, z przodu na zbliżeniu ślady kleju, ale to jest naprawdę, nie jest to jakieś widoczne z tej strony, patrząc z perspektywy w ogóle nie dostrzegamy żadnych klejowych śladów. Jak widzimy, buciki z przodu wyglądają tak, podeszwa dosyć elastyczna, miękka. No, takie ogólne wykonanie jest na przyzwoitym poziomie. Szycie jest bardzo fajne. Nie można tu mieć do niczego pretensji. Żadna nitka tutaj nie wystaje. Proszę zobaczyć, to jest bardzo wszystko fajne. Buty chyba nie naśladują jakichś znanych producentów. Czyli dlatego, że jest in plus. No i powtórzę, 51 zł wraz z przesyłką do Polski, zapewne w podobnej cenie można u nas też coś kupić. Ja akurat wykorzystałem kupony zniżkowe, więc cenę miał jeszcze niższą, regularna cena 51 zł. Dobra, to była tyle, dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania kanału, bo coś ciekawego dla Was zawsze znajdę. Ktoś ciekawy kolejnych zakupów, to już niebawem będą. Cześć!